Witam wszystkich. W tej serii poradników chciałbym Wam przedstawić diagnostykę silnika 1.8 Turbo. Seria ta będzie podzielona na wiele krótszych odcinków, ponieważ zakres tego zagadnienia jest duży, a nie chciałbym pominąć ważnych rzeczy. W większości przypadków nie da się jednoznacznie stwierdzić przyczyny problemu, analizując jedynie błędy zapisane w sterowniku. Zaprezentowane w tym temacie podejście pozwoli jednak w miarę prosty sposób, metodą eliminacji, dojść do przyczyny większości problemów. Silnik ten wyposażony był w dwa odmienne typy sterowników. Od początku produkcji do 1999 roku był to Motronic M382 w silniku typu AEB, natomiast po 1999 roku montowany był odpowiednik sterownika Motronic ME7P5. Nowsze rozwiązanie oferuje o wiele bogatsze metody diagnostyczne niż w przypadku silników AEB, co w znacznym stopniu skraca czas ścieżki diagnostycznej oraz podnosi trafność diagnozy. Zaczniemy sobie od najobszerniejszego problemu, jakim jest brak mocy lub spadek mocy. Kolejność przedstawiania jest przypadkowa. 1. Przepływomierz. Jest to jeden z pierwszych podejrzanych. Służy do pomiaru ilości zasysanego powietrza przez silnik. Dzięki temu sterownik wie, ile paliwa podać silnikowi w danej chwili, aby skład mieszanki był odpowiedni. Objawy uszkodzonego przepływomierza są różne w zależności od modelu samochodu. Czasem jest to niewłaściwy skład mieszanki, ale auto normalnie jedzie, bo sterownik ustawi sobie domyślne ustawienia, a czasem nie ma mocy i jest zauważalny spadek kultury pracy. Sygnałem o złej pracy przepływomierza może być niewłaściwy skład spalin i wyższe zużycie paliwa. Przepływomierz z reguły znajduje się przy obudowie filtra powietrza. Przyczyną awarii przeważnie jest jego zabrudzenie. Diagnostykę przepływomierza robi się przy pomocy programu VCDS lub innego posiadającego takie możliwości. Przeprowadza się pomiar tzw. logi na kanale 002, a następnie korelacji wskazań z danymi map sensora z kanałów 115 i 118. Przyjmuje się, że zdrowy, seryjny silnik 150 konny przy pełnej otwartej przepustnicy wskazuje około 120 g na sekundę przy 5000 obrotach na minutę. Wartości przepływomierza na biegu jałowym to 2-4 g na sekundę. Zaniżanie wartości może powodować szereg błędów, od wypadających zapłonów po problemy z utrzymaniem biegu jałowego. Jeśli uszkodzenie uniemożliwia dalszą jazdę, to możemy go odłączyć. Wtedy sterownik silnika przejdzie w tryb awaryjny, w którym zostanie ograniczone doładowanie, a wartości przepływu będą dobrane domyślnie według zapisanych w sterowniku. Dla zwiększenia żywotności należy regularnie wymieniać filtr powietrza. Często ulegają awarii po montażu filtrów sportowych. 2. Zapchany filtr powietrza. Zanieczyszczony filtr powietrza powoduje, że do komory spalania silnika dostaje się mniej tlenu, co objawia się zmniejszoną mocą silnika, zwiększenie zużycia paliwa. Silnik może nierówno pracować i nieoczekiwanie zgasnąć. Może mieć problemy z uruchomieniem. Nieszczelność w dolocie. Jeśli będziemy mieli jakiekolwiek nieszczelności w dolocie, to objawiać się to będzie spadkiem mocy. Często przy tym problemie możemy usłyszeć wydobywający się z okolic silnika dźwięk ulatującego powietrza, tak zwany syk, świst, szum. Możemy przeprowadzić diagnozę elektroniczną, sprawdzając parametry na kanale 032 bloku pomiarowego silnika. Jeśli wartości w pierwszych dwóch kanałach bloku 032 są ujemne, np. 10%, to możemy się spodziewać nieszczelności w dolocie. Sterownik broni się przed jazdą na zbyt bogatej mieszance, bo nie dociera do komory spalania wystarczająca ilość zmierzonego powietrza. Aby zdiagnozować nieszczelność, musimy dokładnie sprawdzić wszystkie węże dolotowe i cienkie przewody podciśnieniowe, czy nie mają jakichś przetarć bądź pęknięć. Nieszczelności w układzie podciśnienia. Wszystkie elementy dolotu za przepływomierzem wraz z przewodami podciśnienia sterowania turbiny, zaworu DV czy pompy SAI z wiekiem mogą pęknąć bądź się przetrzeć. Sterownik silnika powinien pokazać błąd ubogiej mieszanki.
Diagnozę również przeprowadzamy w 0,32 bloku pomiarowym, jednak tym razem powinniśmy zobaczyć tam wartości dodatnie plus 5 do 10%. Musimy przyjrzeć się wszystkim gumowym przewodom pod maską. Każde przetarcie kwalifikuje do wymiany. Zawór upustowy DV. Jest to zawór, który rozszczelnia nasz dolot. Kiedy zdejmujemy nogę z pedału gazu, przepustnica zamyka się, uniemożliwiając dalszy przepływ sprężonego powietrza, z którym trzeba coś zrobić. Powietrze odbija się od przepustnicy i wraca w stronę turbiny. Gdyby nie było tego zaworu, to powietrze uderzałoby w łopatki turbiny, powodując jej wyhamowanie i niszczenie przy tym, a tak jest upuszczane w atmosferę, albo tak jak w przypadku silników, jeden osiąmien turbo do dolotu przed turbinę. Uszkodzenie zaworu DV może przedstawiać się na dwa sposoby. Podczas zmiany biegów słychać charakterystyczny dźwięk powietrza odbijającego się od łopatek turbiny w przypadku, gdy jest zapieczony, czyli cały czas zamknięty, lub w przypadku, gdy przewody są uszkodzone bądź niedrożne. Przy zmianie biegu podczas pełnego doładowania obserwujemy jeszcze jego wzrost. Będziemy w stanie wychwycić charakterystyczny dźwięk tzw. źrebaka. Jazda z uszkodzonym zaworem ma ogromny wpływ na żywotność turbosprężarki. Długi przypadłość, kiedy zawór jest cały czas otwarty, to turbina pompuje w otwartym układzie, ale nie jest w stanie osiągnąć zadanego doładowania. Sterownik powinien poinformować nas wtedy kontrolką check engine. Uszkodzenie zaworu DV może mieć wpływ na pracę silnika na biegu jałowym, jak również na spadek mocy. Świece zapłonowe. Gdy świece zapłonowe kończą swój żywot, można zauważyć również nierówną pracę silnika. Szarpanie i falujące obroty to charakterystyczne objawy zużytych świec zapłonowych. Zjawisko jest najlepiej widoczne na niskich obrotach. Zużycie świec nie jest łatwe do zaobserwowania, jeżeli ich objawem będzie jedynie stopniowy spadek mocy silnika. Jeżeli jednak da się odczuć, że samochód nie ma już takiego kopa jak wcześniej, warto sprawdzić stan świec. Pojawienie się któregoś z objawów wymienionych powyżej również powinno obligować do skontrolowania świec zapłonowych, zwłaszcza jeżeli występuje więcej niż jeden z nich. O stanie świecy najlepiej świadczy jej wygląd. Dlatego skutecznym sposobem weryfikacji ich stanu jest po prostu rzucić na nie okiem. Jasnobrązowy lub szary kolor świecy zazwyczaj wskazuje na prawidłowe spalanie, podczas gdy czarny lub oleisty nalot może sygnalizować bogatą mieszankę paliwa lub zużycie silnika. Biały nalot lub erodowane elektrody mogą wskazywać na zbyt ubogą mieszankę lub przegrzewanie się silnika. Cewki zapłonowe. W silniku 1.8 turbo występują 4 niezależne cewki zapłonowe na każdą świecę osobna. Niestety elementy te są dosyć wadliwe i często potrafią się zepsuć w najmniej oczekiwanym momencie. Z reguły cewki padają ze względu na spory wiek i przebieg. Często też przyczynia się do tego instalacja gazowa. Niestety uszkodzenie jednej cewki ciągnie za chwilę uszkodzenie pozostałych. Aby zdiagnozować cewki zapłonowe, wchodzimy sobie oczywiście do naszego ulubionego VCDS-a silnik, bloki pomiarowe i grupa 0.15 oraz 0.16. W grupach tych znajdują się liczniki tzw. misfire off, czyli przerw w zapłonie. Gdy będziemy mieli tzw. wypadanie zapłonu, to licznik zacznie wzrastać. Aby potwierdzić, czy dana cewka zapłonowa jest uszkodzona, należy na zgaszonym silniku podmienić miejscami cewki zapłonowe i sprawdzić jeszcze raz w blokach pomiarowych, czy wypadanie zapłonu występuje teraz na innym cylindrze. Cewki numerowane są licząc od rozrządu. Jeśli Ci się podobało, to zostaw lajka i zasubskrybuj kanał, aby być na bieżąco i żeby nie ominęły Cię nowe filmy. Już niedługo ciąg dalszy filmów z diagnostyki, więc zapraszam do następnych części. Jeśli masz pomysły na filmy, co bym mógł nagrać jeszcze dla Was interesującego, pisz w komentarzach. Dziękuję za oglądanie i zapraszam do następnych filmów.
Cześć!